Witajcie w kolejnym odcinku nowego formatu, w którym będę pokazywał Wam bardzo, bardzo szybkie przepisy. Dzisiaj kokosowe placuszki z kokosowym jogurtem i świeżymi owocami. Co Wy na to? Chcecie sprawdzić, czy zajmie mi to 10 minut? Włączcie stoper i gotujcie razem ze mną. To co? Czas start. Mleczko kokosowe za chwilę wstawię na gaz i delikatnie podgrzeje, nie za mocno. Temperatura tak około 35 stopni, żeby tylko się nam połączyło całe mleczko. Dodaję wiórki kokosowe i jajka. Teraz czekam około jednej, maksymalnie dwie minutki. W tym czasie przygotuję sobie pozostałe składniki i to na pewno wystarczy. Mąka, łyżka cukru pudru i ciubata łyżeczka proszku do pieczenia. Całość dokładnie mieszam, odstawiam i już przygotowuję wszystko do smażenia. W pierwszym odcinku robiliśmy deser paschę. Ciekawy jestem, jakie propozycje byście chcieli jeszcze zobaczyć w tym cyklu. Piszcie w komentarzach i będziemy działać. Placuszki smażę z obu stron na oleju kokosowym na taki ładny, złoty kolor. Nie za wysoka temperatura patelni, żeby nam się nie przypalały. Powinny mieć taki właśnie ładny, złoty kolor. Słuchajcie, ja za moment będę nakładał na patelnię kolejną porcję placków, a Wy w tym czasie zasubskrybujcie kanał Kuchni Lidla i działamy dalej. Gotowe placki już usmażone, ale jeszcze ciepłe, podaję z jogurtem kokosowym i świeżymi owocami. Wy sobie wybierzcie, jakie te owoce lubicie najbardziej. Ja lubię maliny, wyglądają dzisiaj naprawdę pięknie. My dzisiaj przygotowujemy placki kokosowe z jogurtem kokosowym i z malinami, ale naprawdę w naszej playliście na desery jest bardzo, bardzo dużo propozycji. Zapraszam do odwiedzenia playlisty, na pewno tam znajdziecie coś fajnego dla siebie. O proszę, moje placki są już gotowe. Ja wyrobiłem się w 10 minut. Ciekawy jestem, jak Wy. Jeżeli zrobicie swoje placki, wiecie, co macie robić. Zrobić zdjęcie, wrzucić na Instagram, oznaczyć hashtag Kuchnia Lidla i będziemy mogli oglądać Wasze dzieła wszyscy. Do zobaczenia w następnym odcinku na szybkie desery. Cześć! A, jeszcze jedno. Jak już zrobicie mój challenge i zjecie coś słodkiego, odpocznijcie przez weekend i w poniedziałek na kanale Kuchni Lidla musicie zobaczyć, co przygotował dla Was Karol. Jest to naprawdę wielki temat. Ja jeszcze czegoś takiego w Kuchni Lidla nie widziałem, a widziałem już scenariusz i wiem, co się będzie działo. Także zapraszam Was serdecznie w poniedziałek. Cześć!